Dzięki za nominację. Wyzwanie przyjęte. Jeść dla Karola. Akcja polega na tym, by zrobić jak największą ilość kilometrów i za każdy kilometr zapłacić złotówkę. I tak jest gorąco, ale warto tutaj przyjechać, widzicie. Ala Ciechocinek, mamy bardzo fajne miejsce. Niby wioska, nawet już na wioskach jest bardzo ładnie. Można pograć w Chińczyka, można pograć w szachy. Także nie siedźmy w domu, wychodźmy, zwiedzajmy i oglądajmy te wspaniałe widoki, które mamy na co dzień. Jest tego naprawdę bardzo dużo, tylko nie chce nam się ruszyć tyłka z domu. To jest największy problem, który dotyczy młodych, ale i starszych też. Woda wyglądała na słabą, co widać na początku filmu, ale już się klaruje, już się robi słonko. Podziwiam fajne miejsca, które są może z 15 km od Głonia, ale nikomu się nie chce ruszyć tyłka na rower, bo przecież to za daleko, za dużo i tak dalej, i tak dalej. Ruszmy się, zobaczmy, jakie mamy wspaniałe miejsca w okolicy. Zwiedzajmy, podziwiajmy, odpoczywajmy. Ludziki, budzić się, zwiedzać, jeździć rowerem, nie siedzieć w domu, absolutnie. Najgorsze, co możecie zrobić, to przysiedzieć życie w domu. Co nie znaczy, że jestem wzorem do naśladowania, nie jestem idealny, ale pamiętajcie, ruszyć dupę od czasu do czasu warto. Komu w drogę, temu czas. Lecę dalej, żeby wam pokazać, co jeszcze można spotkać na drodze. A zrobione jest niecałe 15 km, jak widzicie. Także daleko od Błonia nie odjechałem.
by pogodziło się. Lecimy dalej. Słonecznie, czasem troszkę deszczu, ale naprawdę ładnie i warto być z domu. Cały czas was zachęcam, tu jest Guzów, za chwilkę sobie polatamy tamtym obiektem, który zawsze mnie intrygował, chociaż teraz mimo remontu wygląda troszkę gorzej niż zawsze, ale polecam to miejsce. Ja, jak widzicie, sobie tutaj siedzę i będę sobie pojadał. Miłej sobotki. Sobie i wam życzę.
musicie jeździć tyle co ja, 100 km. Wystarczy zrobić 10 km, wpłacić 10 zł. On na pewno będzie wdzięczny. Zyska nowe życie, nową protezę, nowe możliwości. Wróci do codzienności, a wy będziecie mieli satysfakcję, że to wasza zasługa. Jeżeli mamy możliwości, wspierajmy akcje, w których komuś dzięki nam może żyć się lepiej. Ja dzisiaj dołożę małą cegiełkę.